J. Herman, szpiegul.pl. Cześć. Dzisiaj warunki akustyczne powinny być dużo dla nas życzliwsze, dlatego że nie ma wiatru, nie ma ruchu. Co prawda, kamerka stoi na gimbalu. Nowy sprzęt dla mnie, muszę się go nauczyć. Powinien tłumić drgania. Trzymam ręce. No zobaczymy, jak będzie. Natomiast dziś, 12 czerwca, nie mogę chodzić i mówić, a tak lubię robić. Muszę siedzieć niemal nieruchomo i. Mówić do ciebie to, co chciałbym ci dziś przekazać. 12 czerwca, 12. Czerwona infografika, prowadząca nas do kursu wywia podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu, CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Jej tematem przewodnim, tematem przewodnim jest dokumentowanie wywiadowcze, a konkretnie dokumentowanie działań wywiadowczych. W pracy wywiadowczej. Komunikowanie w formie pisemnej ma przeogromne znaczenie. Należy posiąść umiejętność odpowiedniej prezentacji rezultatów swoich prac. No nie ma co obrażać się na rzeczywistość. Tak to już jest, że my, ludzie, najlepiej przyswajamy sobie efekty przetwarzania danych w postaci zapisu. I tyle. Pamiętaj bowiem to, co już ci mówiłem, że. Dane to nie jest wiedza. Technik pisemnego komunikowania się uczę na szkoleniach, na kursach i w, w zakresie podstawowym będzie to również na kursie CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, CSI. Poczynię jednak takie pewne zastrzeżenie, dlatego że mówię teraz o sporządzaniu dokumentacji wywiadowczej, ale nie o ewidencji wywiadowczej. Ewidencji, bez której skuteczność pracy, jej bezpieczeństwo, koordynacja, ta bardzo ważne, koordynacja, no nie byłyby możliwe. Problematyka ewidencji jest zagadnieniem niezwykle takim rozbudowanym i zapewne sobie kiedyś o tym opowiemy. A praca wywiadowcza jest pracą planową. Oczywiście na poziomie wywiadu gospodarczego mamy zazwyczaj jedynie działania takie ad hoc, ale już wywiad konkurencyjny jest już programowany. Zaś programowanie pracy wywiadowczej dotyczy wyznaczania głównych kierunków działań i zainteresowań wywiadu w biznesie. Oj, muszę zabrać rękę, bo boję się, że będę drgał. Jakiego typu dokumenty sporządzane są w ramach CSI, wywiadu bezpieczeństwa biznesu? Jeśli chodzi o ich nazewnictwo, to pal Różnie je nazywać można. Najważniejsze, żeby precyzyjnie było wiadomo w konkretnej firmie, o czym mówimy. Nazewnictwo jest sprawą wtórną. Ważna jest funkcja, jaką dany dokument, jakim dany dokument yy, funkcja, jaką pełni yy, w firmie w zakresie Pisemnego komunikowania się. Notatka. Notatka zawiera zapiski z jedno, takich jednostkowych działań wywiadowczych. To taki krótki tekst o charakterze informacyjnym, roboczym bardzo, nastawiony jest na przekaz danych. Taki wyróżniający się zrozumiałością przedstawianych wiadomości, danych, rzeczowością i zwięzłością. W pisaniu, w dokumentowaniu nie bawimy się w żadne elaboraty. Raport. Z kolei, raport to takie sprawozdanie z przeprowadzonej analizy. Zawiera zarówno przebieg tej analizy, wyniki i to, i to czy stanowią te wyniki, czy nie, zakładane cele, lub nie. Mowa jest często o raportach ustnych. Raport ustny jest zawsze. Uzupełnieniem raportu pisemnego. Czy jest to briefing, czy jest to na prawdziwy taki raport ustny, to jest tylko uzupełnienie raportu pisemnego. Trzeci typ, plan, to również dokument. Plan konkretnych działań wywiadowczych konstruuje się na podstawie programów pracy wywiadowczej, o których mówiłem przed chwilą praktycznie. Oczywiście mówimy o programach pracy wywiadowczej w firmie, w naszym biznesie. O planowaniu jednak, o tym jak to się robi, jakie powinny spełniać kryteria, to my sobie porozmawiamy kiedy indziej. I w końcu super dokument. Super dokument, po prostu dokument wszystkich dokumentów. Sytuacja wywiadowcza biznesu, SWB. To dokument, który jest sporządzany i wykorzystywany na poziomie strategicznym, czyli w wywiadzie biznesowym. Jest to rozbudowany program pracy wywiadowczej w biznesie po prostu rozbudowany program. Na podstawie programów sporządzamy plany. Jeśli chodzi o SWB, to jest bardzo rozbudowany program pracy wywiadowczej. Ten dokument on zawiera omówienie, analizę, a także cechy, które są typowe dla środowiska wewnętrznego. Oraz otoczenia konkurencyjnego, i to zarówno mikro, jak i makro, w którym funkcjonuje nasz biznes. Sytuacja wywiadowcza biznesu określa istotne elementy, które interesują nas z punktu widzenia pracy wywiadowczej i kontrwywiadowczej wywiadowczej i stanowi jedyny punkt odniesienia dla tej pracy. To jest bardzo istotne. SWB podlega ciągłej aktualizacji i Stanowi bezpośrednią podstawę dla konstruowania i dla działania systemu wczesnego ostrzegania, o którym też opowiemy sobie w przyszłości w ramach naszych mikrorozważań o mikrozagadnieniach kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI. Wobec tego, po co w ogóle dokumentujemy w formie pisemnej? dla uporządkowania myśli dla zrozumiałości całej materii nad którą pochylamy się każdy z tych dokumentów sporządzany jest według określonej logiki postępowania i przedstawiania danych a chodzi o to żeby dane przekształcić w informację tą wywiedzę dlatego też tworzymy taki dokument w określonej formie Nadajemy mu taką pragmatyczną, przemyślaną strukturę, ale to my, mu, my nadajemy tą strukturę. My, którzy sporządzamy, coś jeszcze mogę powiedzieć? Takiego hmm. już to powiedziałem, żadnych elaboratów. To nie jest powieść, to nie jest nowela. Dlatego przypominam o najważniejszych umiejętnościach związanych z myśleniem wywiadowczym. Analiza, synteza, diagnoza, prognoza krótko i treściwie. Wszystkie te dokumenty wykorzystuje się w zależności inaczej, wszystko, wszystko to, co powiedziałem, te umiejętności wykorzystuje się w zależności od dokumentu, który chcemy sporządzić. I to jest tak, że dzięki przetrawieniu danych przez sporządzającego konkretną dokumentację, konkretny dokument, to te dane stają się zdatne do przekształcenia w informację, a docelowo właśnie w wiedzę. W wiedzę, czyli w posiadane rozpoznanie wywiadowcze biznesu. Jak już powiedziałem, nie trzeba być w żadnym wypadku żadnym twórczym pisarzem. Umiejętność pisania jest jednak umiejętnością podstawową. Należy pisać dla określonego odbiorcy i w określonym celu. No przecież to jest banał, nie? Określony odbiorca, określony cel, dla niego i pod niego to piszemy. To jest po prostu banał. Po prostu pisanie musi być efektywne. To znaczy, że przekaz musi być sformułowany w sposób zrozumiały dla odbiorcy. I o tym warto pamiętać. Zanudzenie go w ogóle nie wchodzi w grę. Precyzyjne i krótkie zdania. Dokument musi być przyjazny. Przyjazny dla odbiorcy. Z doświadczenia powiem, że łatwość pisania prowadzi do łatwości czytania. Łatwość pisania przeze mnie prowadzi do łatwości czytania przez ciebie. I tak to po prostu działa. U każdego. To jest tylko kwestia wprawy. I jedna bardzo ważna rzecz. Każdy dokument wywiadowczy, szczególnie ten, który udostępniamy odbiorcy, bo notatki mogą nie być dla odbiorcy, prawda? Mogą być dla naszego wewnętrznego, że tak powiem, pionów, komórek wywiadu. Natomiast to, co idzie do odbiorcy, musi wyglądać profesjonalnie pod każdym względem językowym i formalnym. Okładka to, to musi mieć odpowiednią formę, po prostu, ponieważ każdy dokument musi być dokładnie tym, czym być powinien. Ja wiem, że nie lubimy sporządzania dokumentów, szczególnie na początku naszej drogi z dokumentacją, ale całej tej problematyki, która jest określona mianem raportowania, naprawdę można się nauczyć, na przykład na moich szkoleniach. A kurs CCSIF już się zbliża. Pisanie dokumentowanie naprawdę nie jest trudne, gdy rozumie się, co, jak i po co. Proszę jak treściwie udało mi się dzisiaj powiedzieć Ci na temat dokumentowania zupełne, zupełne takie podstawy. Myślę, że więcej dziś nie będę Cię zanudzał do dokumentowania. Yy, ci, którzy zajmują się pracą wywiadowczą w branży, mają stosunek bardzo różny. I wiem, że tego zazwyczaj się nie lubi, ale tego naprawdę można się nauczyć, i naprawdę w praktyce, szczególnie gdy już się pracuje na szablonach, na, forma na odpowiednich formatach, czyli odpowiednio sformatowanych dokumentach, to jest naprawdę proste. To są, to są dokumenty techniczne. Za wyjątkiem dokumentów sporządzanych dla kierownictwa, dla odbiorców zewnętrznych spoza komórek wywiadu spoza komórek CSI szerzej, bowiem wywiadu i bezpieczeństwa, to te dokumenty no po prostu wyglądają profesjonalne, one już muszą być odpowiednio językiem napisane, jak już mówiłem, pod odbiorcę. Ale to jest pisanie techniczne. To naprawdę za to nie dostanie się Nobla i w ogóle nie o to chodzi. Jak najbardziej stosujemy prawidła języka polskiego, interpunkcje i tak dalej, ale to jest rzecz wtórna. Liczą się dane i to, w jaki sposób je przekazujemy. Liczy się to, żeby dzięki pisaniu przetrawić te dane, ja już to powiedziałem przetrawić te dane i żeby one były strawne dla odbiorcy. Powtórzę, łatwość pisania przekłada się na łatwość czytania. To jest tyle, co chciałem Ci powiedzieć. Dziś, 12 czerwca, życzę Ci bardzo miłego dnia. Słonecznego u mnie się taki zapowiada, ale nie wiem, czy taki będzie. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!